Cześć, nazywam się Katarzyna Skolimowska i wierzę w zmianę polskiej szkoły i w to, że swoją działalnością także do tego się poniekąd przyczynię. Ty właśnie oglądasz kolejny odcinek z serii Bliżej Szkoły, czyli projektu, który jest dedykowany nauczycielom, rodzicom i uczniom po to, aby przybliżyć najlepsze miejsce wpływu. Pomimo wszystko, jaką szkoła ma opinię, wierzymy w to gorąco, że jest to najlepsze miejsce wpływu i miejsce, które jest bliskie naszemu sercu, mojemu i mojego gościa. Przedstawiam Wam dzisiaj kogoś, kto wypowie się kompetentnie i od serca na temat, który jest obecnie w Polsce jednym z tematów najbardziej gorących, choć najbardziej ignorowanych. I to jest właśnie najsmutniejsze i niesamowite dla nas, że tak ogromna grupa zawodowa, jaką są nauczyciele, są tak bardzo niesłyszani i w zasadzie można powiedzieć niedopuszczani do głosu. Wypowiadają się w kwestii strajku wszyscy, natomiast najbardziej zainteresowani chyba najmniej. Zaprosiłam dzisiaj na rozmowę kogoś, kogo bardzo cenię, z kim pracowałam przez kilka lat, z kim osobiście się przyjaźnię i teraz oddaję głos mojemu gościowi, aby się przedstawił. Dziękuję. Witam Państwa. Ja nazywam się Agnieszka Stronka-Świergała. Szkolnie jestem pedagogiem. Zastanawiam się, czy jestem osobą najbardziej kompetentną. Tego Państwu nie gwarantuję. Na pewno to, co powiem, będzie wynikało z moich doświadczeń i będzie dotyczyło przede wszystkim moich odczuć dotyczących tego strajku i tego, co się dzieje wokół szkoły, wokół szkolnictwa i tego tak naprawdę, w czym ja obecnie tkwię, bo jestem jednym z nauczycieli strajkujących właśnie. Mhm. I czegoś, od czego nie powinniśmy uciekać i mam nadzieję, że nie uciekniemy, tylko rozwiążemy. Mówiąc właśnie o osobie najbardziej kompetentną, chodziło mi o to, że właśnie kogoś, kto jest w środku, w samym sercu tych wydarzeń, kogoś, kto jest pasjonatą i wiem to na pewno, że Agnieszka jest nauczycielem, któremu dobro uczniów leży na sercu zawsze najbardziej. Dlatego cieszę się, że będzie mogła tutaj wypowiedzieć się jako przedstawiciel ogromnej grupy tych, którzy walczą nie tylko o swoje, ale o to, żeby ta polska szkoła naprawdę była lepsza. Od wielu, wielu lat mówi się już o tym, że rozwija się wszystko, ale nie rozwija się szkolnictwo, że systemy komputerowe zmieniają się praktycznie co roku. Natomiast system edukacji, można powiedzieć, że od XIX wieku pozostaje niezmienny, skostniały i należałoby to w końcu zmienić. Od 8 kwietnia bieżącego roku trwa największy protest w szkolnictwie od 1993 roku. Idąc przez Polskę widzimy na polskich szkołach żółte kartki, na których jest napisane jedno z najbardziej chyba denerwujących dzisiaj zdań w polskim społeczeństwie, denerwujących tych, którzy tego nie rozumieją. I może zacznijmy od tego. Po co jest ten strajk? O co? Wiem, o co chodzi. Chodzi o wezwanie, o podwyżkę dla nauczycieli. Tak. To jest jedyny powód, dla którego ten strajk mógł być zawiązany i on jest legalny. Mhm. W polskim prawie nie mogłoby być strajku zbiorowego, jeżeli nie dotyczył on by wynagrodzeń, mhm. A miałby na przykład dotyczyć tylko i wyłącznie tego, jakie zmiany chcielibyśmy na przykład wprowadzić. Dziękuję bardzo. Takie konkretne. Mhm. Dokładnie. Systemowych rozwiązań nie może objąć taki strajk. Mhm. Stąd właśnie ta żółta kartka, no i to wezwanie do naszych podwyżek. Podwyżek, które są dla nas równie ważne. Mhm. Pamiętajmy, że cały czas zmienia nam się nasza rzeczywistość. Podobno ekonomicznie mamy się całkiem dobrze. Finansowo na pewno jest to różnica względem tego, ile jakiś czas temu kosztowało część naszych zakupów, ile kosztują teraz. Mhm. Nie bardzo zmieniają się natomiast finanse nauczycieli. Finanse, od których zależy bardzo dużo. Mhm. Jeżeli nauczyciel będzie dobrze opłacany, Nie mówię cudownie i nie mówię, że to będzie opcja porównywalna choćby z korporacjami, ale tak, żeby po prostu starczało na wszystko. Wtedy też wiadomo, że nam się będzie łatwiej pracowało i będziemy mieli więcej energii. Ja to mogę przełożyć w tym momencie na własny przykład. W szkolnictwie pracuję od około 13 lat, tak chyba myślę. Pracowałam m.in. w ośrodku wychowawczym dla chłopców, w szkole podstawowej na Świetlicy, tam najkrócej, aczkolwiek wiem, jak bardzo jest to trudna i jak bardzo jest to wykańczająca praca. Tak było naprawdę. Bez gwizdka. Nie. Przez pewien czas gwizdek był, ponieważ się okazało, że mój głos nie wyrabia. I wtedy zrozumiałam, po co na przykład nauczycielom urlop zdrowotny. Dla jasności, urlop zdrowotny, który nie przysługuje sporej części nauczycieli, ponieważ żeby on mógł być, była potrzebna odpowiednia ilość zatrudnienia, wcześniej odpowiednie umowy i to też nie wygląda tak cudownie w polskim szkolnictwie. Bo powiedzmy sobie szczerze, że jest ogrom nauczycieli, którzy pracuje nie w pełnym etacie i nie w pełnym wymiarze godzin i nie jako osoby, nie jako nauczyciele dyplomowani, bo wciąż pojawia się ten sam komunikat, że nauczyciel dyplomowany pracując na pełen etat zarabia tyle i tyle. Powiemy tak, marzy nam się to. Oj tak, ja poproszę taką pensję. Dokładnie. Ja na ten moment po 13 latach nadal jestem nauczycielem kontraktowym. Może w tym roku będzie mi dane zdawanie na nauczyciela mianowanego i to nie jest coś, co wynikało z mojego lenistwa, z mojej niechęci lub z za małej ilości rzeczy, które robiłam w szkołach i placówkach, w których byłam. Albo zbyt małej ilości lat przepracowanych, prawda? Tak, ja jakby to powiedzieć, miałam sporego pecha, bo było tak, że na przykład w trakcie zmieniła mi się umowa i ilość godzin została ograniczona, więc wtedy został przerwany staż. Potem na przykład mój pracodawca zmienił mi się pracodawca, ponieważ można mówić, że byłam mistrzem umów na zastępstwo. Pewnie jakiś tam żłobek czy przedszkole już mam gdzieś na swoim koncie w tym momencie, ponieważ bardzo często wpadałam gdzieś na zastępstwo za koleżanki, które były na macierzyńskim urlopie, ale to wszystko było coś, co ograniczało mi możliwość awansu, więc ja tego awansu na przykład nadal jestem w trakcie jego robienia. Ale bardzo dobrze o to mówisz, bo jest bardzo dużo nauczycieli, którzy się borykają z takim problemem. Albo takich, którzy na przykład właśnie są pedagogami, czy takich, którzy nie nauczają w takim dużym wymiarze godzin, jak na przykład poloniści, jak ja, bo na przykład są muzykami, albo nauczają chemii czy geografii i tutaj jest bardzo ograniczona ilość godzin, prawda, tego przedmiotu. I te osoby mają trudność ze zrealizowaniem stażu. Tutaj właśnie oprócz tej kwestii finansowej na żółtych kartkach, my między innymi poruszamy temat. Mówię my, nauczyciele. My, nie żaden związek zawodowy, tylko my, nauczyciele. Jestem z tego strajku. Po prostu mamy dość tego, jak jesteśmy traktowani, tego tak naprawdę, za jakie pieniądze pracujemy też, ponieważ jest to naprawdę wymagająca praca. Jest to trudna praca. Jeżeli ktoś mówi, że nauczyciel ma łatwą pracę, nie ma. Czy ma fajną? Cudowną. Bo jeżeli się to lubi, a ja nie znam nauczyciela, który tej pracy nie lubi, no bo nawet jeżeli mamy tak po prostu w pewnym momencie dość, to i tak nikt, kto nie lubi tej pracy, nie wytrzyma w niej. My mamy na ogół około 30 dzieciaków większych albo mniejszych. Podziwiam wszystkie panie z nauczania początkowego. Dokładnie. Dla mnie jest to absolutnie trudne. Wszyscy wyrośnięci nastolatkowie, ich problemy dla mnie są jak najbardziej do ogarnięcia, ale choćby hałas, jaki generują maluchy, jest przerażający. To naprawdę nie jest tak, że... To jest praca po prostu w naprawdę trudnych warunkach. Tak. I nieustannie jesteśmy odpowiedzialni za te osoby i chodzi o taką absolutną odpowiedzialność. Myślę, że to można absolutnie porównać do tego, jak się mają rodzice z dziećmi. kiedy ty masz oczy dookoła głowy, kiedy po prostu cały czas się patrzysz, co się dzieje, gdzie jest twoje dziecko, co ono robi, to teraz to proszę pomnożyć przez 30. Mhm. To dla wszystkich osób, które trochę nie mają świadomości, jak wygląda praca w szkole, jak wygląda praca na lekcjach. Tak na lekcjach uczniowie na ogół siedzą. Mówię na ogół, ponieważ też dość często robimy choćby sytuacje takie, że warsztatowe, żeby oni mogli gdzieś przejść, żeby oni mogli coś zrobić. Bywają różne zespoły. Może być klasa bardzo spokojna, może być klasa absolutnie żywych jednostek. Absorbująca. Absorbująca bardzo, ale taka, gdzie my naprawdę cały czas patrzymy, jesteśmy tak naprawdę w bardzo dużym napięciu emocjonalnym, co się stanie, co któryś z nich wymyśli na przykład. I to nie jest kwestia taka, że oni nie są zajęci, bo oni są zajęci. Oni właśnie są zajęci, są żywo zainteresowani tym wszystkim. Tak. I na szczęście nie reagują tak jak uczniowie w wieku XIX, że się po prostu boją nauczycieli. I siedzą po prostu i czekają na koniec lekcji, tylko są na zajęciach, które je bardzo dotykają, poruszają, są szczęśliwe, w związku z tym reagują jak normalne, zdrowe dzieci i to jest super. Tylko tak jak mówisz, trzeba po prostu mieć poprawkę na to, że w tym momencie my jesteśmy o wiele bardziej zaangażowani. I to po prostu jest tak, że człowiek wraca po pracy i jest zmęczony fizycznie i psychicznie. Tak, no. Absolutnie tak. Cieszę się, że powiedziałaś o tych właśnie takich trudnościach, które można dostrzec dopiero wtedy, jak się przejdzie tą drogę. Bo z zewnątrz jest tak fajnie ocenić to, że za tyle lat można sobie zrobić awans, później ma się już tego dyplomowanego, pełen etat to wynosi tyle i tyle, super siedzimy w jednej szkole, świetnie, ale tak, takich sytuacji jest bardzo niewiele. Najczęściej jeszcze jest tak, że właśnie biegamy między placówkami, to jest dodatkowym utrudnieniem i też ogranicza możliwość zaangażowania nas w 100% dla jednej placówki, bo tego się nie da zrobić. Jest ich kilka w tym momencie. Dokładnie. Jest jeszcze jeden element. My biegamy między placówkami, ale my też biegamy między uczniami. Jest bardzo duża grupa uczniów na nauczaniu indywidualnym, które w danym momencie jest im absolutnie potrzebne. Ale to nauczanie indywidualne polega na tym, że każdy z nauczycieli jedzie na dość ograniczoną ilość godzin względem tego, co byłoby w wymiarze szkolnym, do tego konkretnego ucznia. I to jest czas, który nie jest liczony jako praca w tym momencie. Jeżeli ta osoba dojeżdża do miejscowości obok, no my jesteśmy w Bielsku, więc jeżeli my dojeżdżamy na przykład, nie wiem, do Wilkowic, do Bystrej, zdarzało mi się na przykład widzieć nauczania indywidualne, gdzie osoba była gdzieś z Anderychowa. Dojazd około godziny, koszty niepokryte w żaden sposób. To jest coś, co w tym momencie nauczyciel robi sam. Tak naprawdę gdzieś przy okazji tego strajku zaczęliśmy dyskutować, jak to wygląda. Tak dostajemy na przykład z części szkół bilety autobusowe. Z części. Tak, nie zawsze w każdej szkole. Czasami może być tak, nie wiem czy to powinno być, że jest rozliczenie za benzynę. Ale rozliczenie jest na przykład od szkoły, a nie od domu. W teorii dość to normalne, ale jeżeli nauczyciel dojeżdża do szkoły już swojej, ileś tam od domu i potem tak naprawdę, no co, droga od szkoły jest zupełnie inna niż on pokonuje faktycznie, bo on na przykład mieszka w innej miejscowości. To to też się ma nijak w tym momencie i koszty uzyskania tego dochodu, który jest za taką jedną lekcję indywidualną, jest absolutnie niewspółmierny. I o tym się nie mówi, a to jest bardzo ważne. Tak, bardzo ważne, ale ważną kwestię też poruszyłaś, że ten protest, on też wyzwala w nas taką refleksję do tego, żeby się zastanowić nad tym faktycznie, jaki jest taki realny wkład nasz w tą pracę, dlatego że na co dzień no, nikt w ten sposób nie myśli, tego się tak nie mierzy, po prostu się to robi. Tak samo jak na przykład przynosi się po prostu połowę domowego dobytku do szkoły po to, żeby zrealizować lekcję i to naprawdę nie jest przenośnia, bo często jest tak, że po prostu trzeba zakupywać flamastery po to, żeby móc pisać na tablicy. No, dzisiaj już w niewielu szkołach jest kreda, ale no tutaj jakbyśmy po prostu z torebką kredy szli do szkoły i po prostu pracowali. Ja bym powiedziała na ten moment na przykład. Flamastery do pisania na białych tablicach są, ale flamastery do zrobienia warsztatów nie. flipcharty do zrobienia warsztatów. Nie, to jest coś takiego ponad, więc to jest tak, że ta szkoła, która jest w tym momencie, ona daje nam to takie minimum, ale to jest minimum, które nie satysfakcjonuje nas, nie satysfakcjonuje naszych uczniów, bo oni są już wychowani w innych bodźcach, tak. Oni inaczej funkcjonują. W kulturze obrazkowej. I głowy daję, że nie satysfakcjonuje rodziców, którzy nie chcą, żeby ich dziecko dostało książkę, przeczytało książkę, powiedziało, co o tym myśli, tylko chcą, żeby to była współczesna szkoła, gdzie uczniowie siedzą, gdzie oni coś robią, gdzie oni coś wykonują i gdzie faktycznie to życie się toczy i ta wiedza jest przerabiana i przyjmowana, a nie tylko przeczytana. Dokładnie. Szkoła, która jest osadzona w realiach tu i teraz, która, współczesnych, która przygotowuje do życia, które się dzieje teraz. Najlepiej byłoby, gdyby to była szkoła, która przygotowuje do życia kiedyś. Tak powinno być, prawda? To jest absolutne założenie szkolnictwa tak naprawdę i trudność szkolnictwa. My musimy przygotować kolejne pokolenia do tego, żeby oni się znaleźli na rynku pracy, choćby na, nie na rynku w tym momencie, ale w środowisku, w gronie swoich rówieśników, w gronie swoich, w przyszłości choćby teściów czy rodziny. Zmieniają się relacje społeczne i szkoła też do tego musi uczyć, musi przygotować. Zmieniają się wymagania, ale zmieniają się tak, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jakiś czas temu może jacyś doradcy zawodowi zaszaleliby ze stwierdzeniem na pewno idź na to, tam będzie twoja praca. No jestem między innymi aktywnym coachem. Zajmuję się czasami właśnie coachem kariery. I trafiają do mnie osoby po choćby prawie, gdzie jakiś czas temu choćby nasi nauczyciele nam mówili, że idź na prawo, tam na pewno będzie praca. Nie. Teraz potrzebujemy tworzyć ludzi elastycznych, takich, którzy będą mieli umiejętności, którzy będą mogli się znaleźć w świecie, a nie takich, którzy się wyuczą czegoś. Dokładnie. No, to już minęło. Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, że to pada z Twoich słów, bo ja bardzo często mówię o tym, jak bardzo ważne jest, żebyśmy inwestowali w kompetencje miękkie, tylko żeby to zrobić i w rozwój osobisty, tylko żeby to zrobić, to musi być tak, że my to posiadamy, nauczyciele, ale żeby tak było, nie wystarczą 5-letnie studia, ponieważ żadne studia niestety w Polsce nie są nas w stanie wyposażyć w takie umiejętności, żeby po mistrzowsku to robić, dlatego że chociażby ja mam moją byłą uczennicę, która jest studentką teraz filologii polskiej i słuchajcie kochani, na pewno wielu nauczycieli nas ogląda. Wiecie o tym, że już od wielu lat mówi się o tym bardzo głośno, jak ważna jest neurodydaktyka, jak ważne jest to, żeby uczyć tak uczniów, jak uczy się mózg i tak dalej, biorąc pod uwagę te wszystkie odkrycia. Natomiast wyobraźcie sobie, że nadal nie ma takich treści na studiach. Nadal wypuszczamy nauczycieli, którzy potrafią tyle, co my na początku. Czyli można powiedzieć, po prostu jesteśmy później wrzucani na głęboką wodę, i radźcie sobie. Tak? Radźcie sobie z oczekiwaniami, tak jak mówiłaś, uczniów, ale też rodziców. Bo to, że jesteśmy cały czas nastawieni na to, że musimy być mocno skoncentrowani nad bezpieczeństwem uczniów, nad ich edukacją, rozwojem, myśleć o tym, że nauczamy dla przyszłości, ale jesteśmy też oceniani przez rodziców. I tutaj jest bardzo duże takie pole takich oczekiwań, którym nie zawsze jesteśmy w stanie sprostać, jeżeli my nie mamy odpowiednich narzędzi. Także, a do tego, żeby takie narzędzia mieć, też trzeba mieć po prostu środki finansowe. I bardzo często jest tak, że nie jesteśmy w stanie sobie zafundować takich szkoleń, ponieważ najczęściej szkolimy się z własnej kieszeni. I to też trzeba sobie o tym powiedzieć głośno. Książki zakupujemy z własnej kieszeni. Jasne, że tak, że w pewnej, nie wiem, określonej jakiejś ilości może tak być, natomiast to jest niedopuszczalne, żeby w zasadzie móc naprawdę funkcjonować po mistrzowsku i żeby uczyć w zadowalający sposób innych, my musimy totalnie 100% inwestować w siebie. I nie ma tutaj takiego wsparcia i takiej wspólnej idei połączonej tych wszystkich elementów, które się składają na szkołę. Nie ma takiego wsparcia od państwa, prawda? Są pewne rozwiązania gdzieś systemowe, które się dzieją, ale one nie są jednostkowe. To jest tak, że są szkolenia, które są proponowane na przykład dla grona pedagogicznego, ale to grono tworzą osoby młodsze, osoby starsze. Bardzo często jest tak, że część osób z tego szkolenia wyniesie bardzo dużo, część osób w tym momencie chciałoby być zupełnie gdzie indziej, na innym szkoleniu dotykającym innych problemów na przykład. Bo na przykład to jemu jest potrzebne, bo na przykład nie jest wychowawcą, albo na przykład nie jest tam pedagogiem, albo przedmiotowcem. I na tą personalizację nie ma środków. No właśnie, gdzie my tutaj możemy mówić o jakości i o tym, żeby szkoła faktycznie wypuszczała ludzi, którzy będą, z których później będziemy dumni, jeżeli nie zainwestujemy w tych, którzy takich ludzi później wypuszczają spod swoich skrzydeł. Ale Kasia, ja myślę, że jakby pominęłyśmy jedną rzecz, bo my już tak górnolotnie mówimy o kształceniu się, i ty, i ja. Absolutnie jesteśmy fankami szkolenia się przez całe życie i kształcenia się przez całe życie. Ale tak naprawdę ta kwestia podwyżki, szczególnie dla najmłodszych nauczycieli, najmłodszych stażem i najmłodszych awansem, to nie jest nawet kwestia tego, żeby się szkolić, tylko kwestia, żeby przeżyć. Tak. Bo jeżeli my mówimy o kwotach naprawdę niedużych. Ja myślę, że ja w tym momencie powiem o sobie. Na ten moment jestem nauczycielem na 3. stopniu awansu, dobrze liczę, jeżeli będę dopiero zdawała na mianowanego. Tak, to jest stażysta kontraktowy mianowany. To jestem na 2. Tak naprawdę, jestem na 2. stopniu awansu. Nie z własnych chęci, chciałam być wyżej. I w tym momencie przy pełnym etacie ja nie osiągam 2000 zł. I tak mam pełną świadomość, że osoby zarabiają mniej. Tak. Przy czym to, żeby być w tym miejscu, kosztowało mnie jeden kierunek studiów magisterskich. Kosztowało mnie, kosztowało moich rodziców. To były studia, które, wiadomo, ponosi się koszty i to bardzo duże. Cały czas podnoszę tak naprawdę swoje kompetencje, kończąc kursy, kończąc szkolenia, kończąc studia podyplomowe, inwestując teraz w kolejne studia tak naprawdę. Iż gdybym była związana tylko ze szkolnictwem, to byłoby absolutnie niemożliwe, bo ja nie byłabym w stanie zapłacić sobie rachunków wszystkich, utrzymać się w tym momencie, a co dopiero mówić o podnoszeniu kompetencji, więc my już tak bardzo górnolotnie mówimy o tej opcji naszych kompetencji i szkoleń, ale chodzi tak naprawdę o te podstawowe potrzeby. Jeżeli my w tym momencie uznamy, że któraś z naszych koleżanek jest na początku swojej drogi, albo nawet nie na początku swojej drogi zawodowej, dajmy na to, że jest gdzieś tam w środku, jest na przykład samotną mamą 2 dzieci, to ten budżet domowy się naprawdę nie domyka, a ona pracuje w taki sposób, że nie bardzo jest w stanie wziąć sobie kolejne prace. Oczywiście. Bo tutaj pamiętajmy, że ta praca nauczyciela ma taką cudowną zdolność rozciągania się. Bo to jest tak, mamy te godziny, mówimy w tym momencie o przedmiotowcach, mamy godziny przy tablicy. To są te godziny, które wszyscy widzą. Mamy przerwy, o których na ogół zapominamy, a przerwy to jest ten moment, kiedy w teorii fajnie by było iść choćby do toalety. W praktyce bardzo często jest tak, że nie ma na to czasu. Jakby fizjologia musi poczekać, bo my mamy cały korytarz do przypilnowania. I znowu. Cały czas to napięcie, bo choćby biologia woła swoje, ale co druga rzecz, to jest nasze poczucie odpowiedzialności za naszych uczniów. I to każdych. Ja pracuję z tymi większymi, wyższymi, często pełnoletnimi, tak ich też się pilnuje i po prostu się człowiek o nich martwi. Więc to jest cały czas. Są też rozmowy indywidualne na przerwach, także jak się nie ma dyżuru, to i tak się jest zajętym. Tak, więc to jest, tak. I jest mnóstwo rozmów po pracy, przed pracą i to nie jest nawet tak, że to sama idealnie wiesz po byciu w szkole, że przerwy tego nie załatwią. Jeżeli przychodzi do nas uczeń, jeżeli on się chce choćby zapytać o coś takiego przedmiotowego, to pochłania dużo czasu. I bardzo często uczeń się otwiera przed dorosłym. On potrzebuje jakiejś pomocy, jakiegoś kierunku, jakiegoś wsparcia i to wszystko się robi już po lekcjach, w swoim wolnym czasie, bardzo często na telefonie. I w tym momencie to nie jest tak, że nauczyciel wychodzi i może sobie iść do innej pracy, bo do jego obowiązków należy też bycie na konferencjach, które nie są cotygodniowe, ale które, jeżeli my na przykład chcielibyśmy pracować jeszcze gdzieś, naprawdę komplikują sprawę, bo inny pracodawca, jeżeli to nie jest inna szkoła, nie rozumie, że ja cały czas mogę być tu, to znaczy na przykład po południu na ogół mogę być tu, chyba że mamy konferencje, szkolenie, albo po prostu jakąś interwencję z naszym wychowankiem, z naszym uczniem, który ma słabszy moment, coś się dzieje, albo choćby, nie wiem, chłopcy się gdzieś pobili. To nie jest coś dziwnego w szkole. Coś się podziało. Na ten moment cudowny pomysł żartu jednego ucznia o drugim. Ktoś wpuścił przerobione zdjęcie w sieć na przykład. No i wszystko fajnie, ale ta sprawa się cały czas toczy, więc to nie jest tak, że nauczyciel wychodzi i idzie do domu. On w tym tkwi, on w tym jest, on to potrzebuje załatwić tak szybko, jak się da, bo wszystko, co choćby zostawimy właśnie w tej sieci, żeby ono sobie tam żyło, zacznie żyć nowym życiem. Więc w tym momencie ten czas interwencji jest strasznie ważny. I to wszystko jest coś takiego natychmiast. Taka opcja instant. I jak to połączyć z inną pracą? Bo ja słyszałam czasami, że no to przecież nauczyciel może dorobić. Tak, no bo o 12 wychodzi do domu, no to masz jeszcze pół dnia, no to idziesz i pracujesz na inny etap. Przy czym o 12 tak nie? Sobie, nie kończysz pracę o 12? O 12? Cudnie by było. Nie, myślę na przykład o przedmiotowcach, bo tu znowu pedagog ma to trochę inaczej, bo ja przychodzę faktycznie na dyżury od do. A nauczyciel w tym momencie, nauczyciele, z którymi ja pracuję teraz w kilku placówkach, w których jestem, mają na przykład 2 godziny rano, 3 godziny, potem nic. Nic albo na przykład godzinę nauczania indywidualnego, w trakcie którego 45 minut to jest lekcja, a 1,5 godziny to jest dostanie się w to miejsce. Potem znowu przyjeżdżają na 2 godziny, potem znowu coś jest i znowu mamy kolejne lekcje. I to jest taki brak usystematyzowania absolutny. To jest ten też czas, który jest bardzo trudny do zagospodarowania, bo wyobraźmy sobie teraz pokój nauczycielski, kilka osób albo choćby uczniowie, którzy przychodzą i w tym momencie sprawdzenie choćby prac, polonistko moja, realne? Nie, absolutnie nie. Super, super właśnie, że o takim bardzo codziennym wymiarze tutaj mówimy, dlatego że kto nie przeżyje, ten się nie dowie. My bardzo kochamy tę pracę i to jest najcudowniejszy zawód z wyboru, jaki można uprawiać. Natomiast fajnie jest po prostu przejść kawałek w tych butach przez miesiąc na przykład i wtedy się tak poczuje takie pewne braki, które można by było właśnie zmienić i o to tutaj chodzi, tylko o jakieś takie drobne zmiany, które po prostu mogą zdziałać cuda, dlatego że wtedy wszystkim tym, którzy całym sercem kochają to, co robią, będzie się chciało jeszcze bardziej. I to po prostu zaprocentuje najlepiej, jak tylko będzie mogło. I to będzie najlepsza inwestycja z możliwych. Znaczy w szkole pracujemy na relacji. Na relacji z uczniem, na relacji z rodzicem, na relacjach sami z sobą. Relacja sami z sobą, teraz przy okazji strajku mam okazję się temu przyjrzeć. Jejciu, Ile rzeczy ja nie wiedziałam o nauczycielach, z którymi ja na przykład pracuję już 4 lata, bo ja nie mam czasu z nimi porozmawiać. Bo to jest tak, że my w szkole cały czas biegamy. My mamy te rzeczy takie doraźne, które wiadomo, że są priorytetem. My mamy przede wszystkim uczniów i ich sprawy i tak naprawdę nie ma czasu nawet na powymienianie naszych doświadczeń. To się nie dzieje. Wiesz co, kiedyś usłyszałam takie zdanie, jak rozpoznać nauczyciela? Pomimo tego, że no właśnie tacha tam tysiące teorii, bo tam wszystko się przyda na lekcje i tak dalej, że idzie tam przez miasto i widzi jakieś promocje, to po prostu łapu-capu, na przykład 15 parasolek albo czegoś tam, no bo się przyda do szkoły, to jeszcze przez nieobecny wzrok, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ponieważ nauczyciel zawsze ma z tyłu głowy coś, co się dzieje w szkole, z uczniem, z tym, co trzeba jeszcze zrobić, odkłada dziennik, to wie, że tam Ania na niego czeka za drzwiami i znowu się nie zdąży wysikać, bo coś jest ważniejszego i tak dalej. I cały czas po prostu ta praca jest. Oczywiście jest tak w wielu zawodach, bo domyślam się, że pewnie też w zawodzie lekarza, takich zawodów bardzo społecznych, także tutaj na pewno nie jesteśmy wyjątkiem, ale chodzi o to, że jest to stan umysłu, który cały czas pracuje i tego się tak nie da wyłączyć, a już na pewno nie po tych 18 godzinach tygodniowo. Nie, my z tym idziemy spać, my się z tym budzimy. My czasem przez to nie śpimy, bo się martwimy o jakiegoś ucznia, o jakąś uczennicę. Tak. To martwimy jest nasze życie, no. Tak, i martwimy się często dlatego też, że nie jesteśmy kompetentni, aby jemu pomóc, ale wiemy, że na przykład pedagog czy psycholog szkolny ma bardzo małą ilość godzin w szkole, żeby tam być po prostu fizycznie i pomóc takiemu uczniowi, prawda? Wiemy, znaczy, jak to... spora część na przykład tej pracy, to też jest kwestia choćby takiej dokumentacji, która jest potrzebna, ale która no, wymaga dużego nakładu czasu, który w tym momencie no, tak naprawdę nie jest czasem dla ucznia, można powiedzieć. To tylko znaczy, dla papierów po prostu. Tak, aczkolwiek no, to jest kwestia sprawozdawczości, która musi być, ale która odciąga według mnie no, nas od meritum. Tak, ale to być może... Ale tak, godzin dla pedagogów na ogół jest mało, problemy rosną, tak. A specjalistów, ja nas nazywam pomocowcami, psychologów, pedagogów w szkole, nie rośnie nas tak dużo i nawet nie wiem, czy rośnie. To no, chyba jest taki stan stały, bym powiedziała, tak, raczej. Tak, raczej nie. Ja nawet znam szkoły, w których nie ma psychologa. Po prostu. Nawet rozmawiałam ostatnio w drugim odcinku właśnie z cyklu Bliżej Szkoły z panią pedagog Pauliną Cholewczyńską, która jest pedagogiem w szkole, ale nie mają psychologa w szkole, a to jest szkoła bardzo duża. Ja przecież wiem ze swojego doświadczenia, że bardzo często mi brakowało tego w pracy wychowawczej, że właśnie nie było jakiegoś tam dnia pedagoga czy psychologa. Fajnie było tak, że my miały taką relację przyjacielską i czy Aga była, czy nie, to mogłam na nią liczyć, ale nie zawsze tak jest. I nie zawsze jest tak. A ja powiedziałabym, że często niestety tak jest, że to tak działa, że chociaż na przykład tych godzin w danej placówce nie ma, to mimo wszystko czy pomocowcy w tym momencie, czy nauczyciele czują się zobowiązani do tego, żeby być cały czas pod tym telefonem. I to też w tym momencie uniemożliwia nam opcję, bym pracy powiedziała, regeneracji. Nie, chodzi mi nawet o tą opcję takiej regeneracji, bo opcja bycia cały czas na telefonie jest opcją no, niedobrą, delikatnie mówiąc. No, prowadzi do wypalenia zawodowego. Dokładnie. Tak. Dokładnie tak. I to jest tak, że jeżeli mamy jedną placówkę, to mamy jedno grona nauczycielskie na telefonie, a jeżeli mamy dwie placówki, to mamy już dwa grona. Dokładnie. I tych dzieciaków jest też odpowiednio więcej. To się wszystko mnoży. Nie wszystko się mnoży, ale sprawy się mnożą. Mnoży się. Tak, chodziło mi raczej o to, że wynagrodzenie niekoniecznie się mnoży tutaj, aczkolwiek sprawy i odpowiedzialność jak najbardziej tak. A propos tych telefonów, fajnie, że to padło, dlatego że kiedy przygotowywałam taki pierwszy warsztat z książek, których jestem współautorką, Wychowanie do osobistego rozwoju z Marzeną Kłód, która wspólnie ze mną napisała. Ona jest z zawodu coachem, pracuje też w korporacji i kiedy słuchała mnie i innych nauczycieli na warsztatach, że nam nikt nie płaci za godziny przesiadywania na telefonach, na mailach, na dziennikach elektronicznych, naprawdę, wierzcie mi, ona nie była w stanie w to uwierzyć. Znaczy, bo to się tak cudownie wrzuca właśnie w ten 40-tygodniowy tydzień pracy. Tak, tak. A 40-godzinny, 40-tygodniowy. Ale ten 40-godzinny tydzień pracy, po pierwsze, powinien dotyczyć tylko osoby na pełnym etacie. Dokładnie tak. Większość nauczycieli nie pracuje na pełnym etacie. To, żeby była jasność. Są tacy, którzy przez wiele lat na 6 godzin pracują. Albo połówki. Bywają też mistrzowie połówek etatu. I w tym momencie to my też nie mówimy o 40 godzinach, bo nie to jest płatne. Poza tym z tych 40 godzin są właśnie te funkcje takie, o których mówiłaś. Choćby sprawdzanie prac, przygotowywanie się do zajęć. I to nie jest ta opcja dydaktyczna, bo ona jest tak naprawdę taką studnią bez dna. Zgadza się. Powiedzieliśmy sobie też o relacjach, prawda, że podczas teraz tego protestu taką perełkę dobrą znaleźliśmy, że można nawiązać relacje z nauczycielami, ale właśnie chciałabym się odnieść do tych relacji, dlatego że przygotowując w ogóle ten odcinek, znaczy zapowiadając go u siebie na fanpage'u, na Inspiracjach dla Szkoły, dostałam bardzo dużo wiadomości takich prywatnych, w których nauczyciele prosili też o to, aby po prostu głośno powiedzieć na ten temat, że niestety dzieje się tak, że nie ma takiego zrozumienia w gronie nauczycielskim, to znaczy takiego stopnia może wyrozumiałości, może nawet nie chodzi o zrozumienie, żeby pozwolić na to, że ci, którzy czują, chcą i mogą wziąć udział w proteście, robią to, ale ci, którzy nie chcą, bądź chcieliby, ale nie mogą sobie na to pozwolić z kwestii finansowych, po prostu tego nie robią i to też jest w porządku. Dlatego, że im samym jest i tak już bardzo trudno unieść to, że przychodzą do szkoły, jest grono, które strajkuje i walczy o ich sprawy, a oni na przykład tego nie mogą, bądź nie chcą zrobić i tak to też jest okej. To ja w tym momencie, spojrzenie od środka. Ile osób, tyle tak naprawdę sytuacji. Tak. Gdyby nie, jakby o mnie, gdyby nie w tym momencie mój mąż, mnie nie byłoby stać, żeby strajkować. Bo na ten moment nasze pensje, w każdym razie tak jest zapowiedziane, po prostu są wstrzymane. Za czas strajku my nie dostajemy wynagrodzenia. Jeżeli ktoś w tym momencie jest samotnym rodzicem albo niesamotnym rodzicem, jeżeli jego pensja jest decydująca w budżecie, jeżeli ten ktoś ma do spłacenia kredyt, jeżeli ma do kupienia pampersy dla dziecka, albo leki dla dziecka, albo zgromadzenie pieniędzy na operację. To są wszystko sytuacje, które ja znam w tym momencie. Tak. Jeżeli ktoś ma do opłacenia dom pomocy dla swojego dziecka już dorosłego, to wszystko jest coś, co uniemożliwia tej osobie strajk. To wszystko z jednej strony osłabia nas jako nauczycieli, bo jeżeli my wszyscy nie strajkujemy, wydaje się, że to może się wydawać, że to nie jest aż tak ważne. Nie, proszę Państwa, to jest naprawdę bardzo ważne, ale nie wszyscy mogą sobie na ten strajk pozwolić. Są też osoby, które nie czują tego strajku, one nie widzą potrzeby strajkowania, albo jest to na przykład związane politycznie też. Ta rozmowa nie będzie miała charakteru politycznego, bo tu jest jasność. Stan, w jakim mamy polskie szkolnictwo w dniu dzisiejszym, to jest wynik wieloletnich działań, wieloletnich zaniedbań, procesu, który zaczęły rządy poprzednie, który spoczął teraz na barkach rządu obecnego. Przepraszam, tak się tylko tak wtrącę. Dawaj. Tutaj mamy wyciąg akcji protestacyjnych ZNP, zobaczcie Państwo, ile tutaj jest kartek, nawet nie przeliczyłam ich, więcej niż 5, bo tutaj są ponumerowane 6, 7, 7 kartek. I tutaj są one po prostu wypisane punktowo datami, jak wiele razy przez wiele lat nauczyciele próbowali podjąć tematy rozmów na temat edukacji, na temat zmian takich różnych systemowych. I tutaj naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie o, nie są to jakby takie wnioski tylko finansowe, ale tutaj są właśnie zmiany w systemie, takie, które... Taka ostatnia akcja w teorii głośna o likwidowaniu gimnazjów. Tak. Przecież były szkoły oplakatowane. Nauczyciele strajkowali, ale nie strajkowali w taki sposób jak teraz i to przeszło tak naprawdę bez echa. Zostały wycofane gimnazja, nie oceniając czy dobrze czy nie, ale zostało zaprzepaszczone coś, co przez jakiś czas było stanowiło ogromną trudność, bo powstanie gimnazjów było trudne. Potem były ogromne inwestycje nasze prywatne nauczycieli na to, żeby być coraz lepszymi nauczycielami w gimnazjach. Ogromne środki, które szły z państwa na to, żeby te gimnazja powstały. I w momencie, kiedy one już naprawdę funkcjonowały dobrze, krok wstecz i wracamy do tego, co było. Tak. Ale to wracamy, co było, ponosi znowu koszty, bo nawet zrobienie pieczątek czy zmienienie tablic na szkole to jest kwestia kosztów. Czy podręczników, które... No, są. Tak. I tyle. Są. I nie będą mogły być używane. Z tego można płacić podręczników. W każdym razie po prostu pokazujemy tutaj absurd całej takiej kuli śniegowej, która po prostu rosła, narastała przez wiele lat i w końcu no coś pękło, tak? I zaznaczę jeszcze jedną rzecz. To też jest ważne, żeby to po prostu padło. Strajk nie wydarzył się nagle, pierwsza rzecz, bo jest to etap kolejny. Druga rzecz, on został zapowiedziany i Ministerstwo Edukacji zostało poinformowane, prawda? O tym dokładnie, kiedy się zacznie, dlaczego i tak dalej. Już tu patrzę na ściągę, gdzie mamy informację, że 4 marca ogłosiliśmy termin strajku do odwołania, a od 5 marca trwało referendum strajkowe. Za to data wcześniejsza to jest 10 stycznia, kiedy były rozmowy z Ministerstwem Edukacji. Także, przepraszam, że tak wtrącę, argument, że wyskakujemy ze strajkiem tuż przed egzaminami i maturami jest naprawdę śmieszny. Znaczy, tu... Wracając tak naprawdę do relacji, cały strajk jest bardzo trudny. To jest absolutnie sytuacja kryzysowa. Mnie osobiście strasznie boli, jeżeli ja widzę w tym momencie osoby z rządu, które wychodzą i mówią, że one mają sukces. Nie może być sukcesu, jeżeli mamy niezadbanych, niezaopiekowanych uczniów i ja w tym momencie... Mówię tylko o swoich uczniach na przykład. Jeżeli mamy taką grupę dużą społeczną, jaką są nauczyciele, którzy są tak naprawdę niesłuchani, ignorowani. Tak jakby w ogóle to się nie działo. Znaczy są rzeczy, które się toczą w szkolnictwie. Choćby ta magiczna data 26, kiedy ma być rozdanie świadectw, a na kiedy my mamy zapowiedziane rozmowy jakieś mediacyjne. Wszelkie takie założenia, które my na przykład stosujemy jako pedagodzy w interwencji kryzysowej, w mediacjach, no tutaj powinna być mediacja społeczna i ona się nie dzieje w żaden sposób. To jest też tak, że ja mam pełną świadomość, że dla uczniów, dla rodziców jest to trudne, dla nas też. Tak. I cieszę się bardzo, że to zostało powiedziane, dlatego że bardzo łatwo się ocenia taką sytuację z punktu takiego dużego dystansu, tego, że nie jesteśmy w środku, tego, że nie musimy wracać. Ja wiem, jak trudno był dzisiejszy dzień dla nauczycieli, kiedy po świętach musieli wrócić do pracy i No i tak naprawdę nie wiadomo, której my nie chcemy widzieć dokładnie, w takim stanie. Dokładnie, tak. Bo szkoła bez uczniów jest straszna. Jest straszna. Bardzo trudne są sytuacje, kiedy no, ja jestem związana ze szkołami dawniej ponadgimnazjalnymi. No, kiedy ja mam maturzystów, którzy przychodzą i się martwią i się denerwują, potrafią płakać. Mam ich nauczycieli, którzy też po prostu płaczą, bo nie wytrzymują tego ciśnienia. Mhm. To jest bardzo, bardzo trudne, a później właśnie jeszcze przechodzi się po takim dniu i się słyszy, że właśnie taki sukces mamy. I to boli. I to boli, bo chyba nie o taką szkołę walczyliśmy i walczymy. Mhm. Nie o taki sukces nam chodzi. Znaczy ja ostatnio właśnie grupę uczniów, z którymi rozmawiałam, których emocje widziałam, ja się ich zapytałam też, to słuchajcie, pomóżcie mi wymyślić, jak według Was ten strajk powinien wyglądać. Mhm. Skoro tak, nie powinien być taki, jaki jest, to jaki on powinien być? I w tym momencie moi uczniowie stanęli, ale to jest trudne. Nie da się. I tak, to jest trudne dla wszystkich, bo to jest taka sytuacja patowa. Mhm. To naprawdę nie jest tak, że nauczyciele chcą kogokolwiek szantażować. Nie. Aczkolwiek, czy mamy strajkować w wakacje? Kiedy, no. W tym momencie, kiedy jest tak ogromna rzesza ludzi, których to dotyczy. Rodzice, uczniowie, my nauczyciele zainteresowani tym żywo i tak nie ma odzewu tak naprawdę, albo ominięcie czegoś, bo to wszystko, co się dzieje, jest tylko ominięciem, jest uważane za sukces. Tak. Ja moich uczniów uczę tego, że mają się zmierzyć z trudnością. I niestety tą trudnością jest na ten moment nasz strajk, a tak naprawdę sytuacja, która do tego strajku doprowadziła. I to nie jest tak, że my możemy to zostawić. Osobiście uważam, że na tej sytuacji to nie jest tak, że ktokolwiek może zyskać. Wszyscy straciliśmy, bo tak to oceniam. Wszyscy absolutnie straciliśmy naszą energię, nasze nerwy. Możemy zyskać opcję finansową, która na pewno pomoże w życiu, która pomoże choćby w odbiorze społecznym nauczyciela, bo popatrzmy na to, że obecnie jednak nasza młodzież patrzy na nas przez pryzmat tego, choćby ile my zarabiamy. Powiedz tą sytuację z uczniem. Coś, co mnie spotkało całkiem niedawno. Rozmowa z uczniem szkoły branżowej, który zastanawiał się nad podjęciem dużej ilości decyzji życiowych, między innymi opcji porzucenia szkoły. I jego argument, że no bo proszę Panią, ja nie będę pracował za 3000 na rękę. No ja w tym momencie tylko powiedziałam, wow, 3000, to ja za tyle też chcę pracować. Na co on się popatrzył, to za ile Pani pracuje? No więc powiedziałam, jak było, więc powiedziałam, że w tym momencie przy pełnym etacie, nie w jednej placówce, żeby była jasność, no to około 1900 zł. Na co on się na mnie popatrzył, porzucę jedno słowo i tylko stwierdził, to Pani się chce za tyle ze mną tutaj siedzieć i rozmawiać? I tak mi się chce, bo ja widzę w tym sens i zasadność, ale oni też mają taki odbiór w tym momencie sytuacji i my sami go napędzamy, bo choćby mówiąc o zawodach, my nie mówimy o zawodach społecznie użytecznych, tylko mówimy o zawodach, które będą pewne, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, tak, które dadzą im dobry start. A my w tym momencie nawet finiszu nie mamy dobrego jako nauczyciele i to jest smutne, straszne, no i musi się coś zmienić. Ale powiedziałam, że uważam, że nikt nie wygrywa. Tak, że wszyscy straciliśmy. Ale jednocześnie jest tak, że gdzieś wczoraj w mediach widziałam jakiegoś pana polityka, który mówił, zastanawiał się, jak nauczyciele spojrzą w oczy swoim uczniom po tym strajku. Ja myślę, że akurat tutaj nauczyciele są osobami wygranymi, bo my tego uczymy naszą młodzież, żeby oni się zmierzyli z trudnościami, żeby oni walczyli o swoje, nie po trupach, aczkolwiek każde działanie przy no, każda akcja rodzi reakcję. W tym momencie tą reakcją są trudności, są naprawdę emocje, które są straszne, niefajne, niedobre, ale bez których nie może się to podziać. Dokładnie. Ja wiem, że my już bardzo długo tutaj rozmawiamy. To w ogóle nie jest film, który udźwignie YouTube, mamy to na uwadze, ale tu nie chodzi nam o oglądalność i klikalność, ale o to, żeby usłyszeli to ci, którzy mają usłyszeć. I myślę, że to nagranie trafi tam, gdzie ma trafić i ukoi też serce tych, którzy tutaj cierpią w tym najbardziej. I znaczy, tutaj myślę też chciałam jeszcze dodać, bo gdzieś usłyszałam ostatnio stwierdzenie, że no tak, gdybyś była matką maturzysty. Ja strajkuję z osobami, które są rodzicami maturzystów i oni też strajkują. Ich dzieci do końca nie wiadomo, czy ta matura będzie, czy nie będzie. Też dla mnie nie do przyjęcia jest to, że jest tak przerzucane, że to jest tylko odpowiedzialność nauczycieli. No nie. Przy czym tak serce wszystkim absolutnie pęka, bo no nie mam innego określenia na to. Trudne. Trudne. Kiedy przygotowywałam się do tego spotkania, wielu nauczycieli pisało do mnie takie swoje przemyślenia też na ten temat. Przepraszam od razu tych, których nie będę w stanie po prostu odczytać. Zaznaczyłam sobie kilka takich punktów niepowtarzających się, które chciałabym teraz tutaj zaprezentować, aby to nie był tylko taki nasz głos, ale żeby to był taki głos ludu. Mówimy nie. Dla ciągłego przemęczenia zawodowego spowodowanego koniecznością dorabiania do nauczycielskiej pensji, by żyjąc w pojedynkę utrzymać się w dużym mieście. To już było powiedziane. Przerzucania na nauczycieli coraz większej ilości obowiązków, nie tylko zadań biurokratycznych, ale też pedagogiczno-psychologicznych, do wykonywania których często zwyczajnie nie mają kompetencji, a wszystko to jest wkładane w ten 40-godzinny, bez końca tydzień. Nieustannych reform, które powodują nie tylko permanentne zmiany w kanonie lektur i podstawie programowej, ale także brak ciągłości, a w rezultacie to, że nie warto angażować się w wypracowywanie własnych autorskich metod czy przygotowywanie innowacji, gdyż wkrótce może się okazać, że one są nieaktualne czy wręcz niemożliwe do realizacji. Bardzo ważny punkt. Jest mnóstwo pasjonatów, którzy chcą tworzyć programy autorskie, robią to, ale później są zniechęcani przez te czynniki zewnętrzne. Stosowanie zasady, czy się stoi, czy się leży i nieróżnicowanie wynagrodzeń nauczycieli w zależności od zaangażowania, umiejętności i odnoszonych sukcesów. Te takie szklane sufity, które po prostu są i niezależnie od tego właśnie, jak bardzo jesteśmy zaangażowani, bo my mamy świadomość tego, że nauczyciel nauczycielowi nierówny, tak jak i lekarz lekarzowi nierówny, tak jest. I tutaj też byłoby dobrze, gdyby takie rozróżnienie się pojawiło. Tu dodałabym jedną rzecz, że w tym momencie to ocenienie efektu nauczyciela nie może być ocenieniem tylko i wyłącznie zewnętrznym na bazie egzaminów, bo my nie to chcemy mierzyć. Dokładnie. Chcemy mierzyć to, jaka relacja powstała między uczniem, nauczycielem, jakich umiejętności miękkich nauczył się uczeń, bo on musi być w to wyposażony, jeżeli wychodzi ze szkoły. Tak, on musi być życiowo przygotowany, tego nie jesteśmy w stanie zmierzyć. No właśnie wczoraj słyszałam taką wypowiedź pana polityka, który właśnie mówił, że będzie zewnętrznymi testami mierzył i oceniał. To wyobraźcie sobie Państwo teraz, co by w ogóle się działo wtedy w szkołach. I jaka bardzo po prostu jaka zima by zapanowała w tym wszystkim i jaki taki wyścig szczurów i po prostu sytuacja anormalna już zupełnie. Wymagania ode mnie rzeczy niemożliwych, takich jak na przykład indywidualne podejście do ucznia w klasie 30-osobowej. Średnio możliwe, powiedziałabym. Niezwykle obciążające, niezwykle trudne. Tak, ja jako przedmiotowiec powiem naprawdę możliwe w bardzo wąskim zakresie, bo chociażby człowiek bardzo tego chciał, to jest jestem świadoma tego, że po prostu robimy to po takiej najmniejszej, po linii najmniejszego oporu w tym momencie, a moglibyśmy znacznie więcej, gdyby była klasa mniej liczna. Mniej liczne klasy się nie opłacają. Nie opłacają się. Pracując nad programem nauczania języka polskiego dla 5-letniego technikum okazało się, że bardzo trudno będzie nam zrealizować podstawę programową. Warto przypomnieć, że nie prowadzono szerszych konsultacji z nauczycielami i praktykami w sprawie nowej podstawy, a nazwiska autorów owego dokumentu ujawniono dopiero na mocy wyroku sądowego. Pojawia się znowu ten sam schemat. Nie rozmawiamy z osobami zainteresowanymi, załatwiamy wszystko poza, a uczymy naszych uczniów zupełnie innej drogi, a tu się dzieje na ich oczach zupełnie coś innego. Nauczyciele przedmiotów zawodowych w mojej szkole zwrócili uwagę na to, że zwiększenie pensum nauczyciela praktycznych przedmiotów zawodowych z 18 godzin na 20 bez dodatkowego wynagrodzenia spowoduje odchodzenie z zawodu osób, od których zależy jakość kształcenia zawodowego w Polsce. Kształcenie zawodowe coś, co się bardzo pomija, ale coś, co złego się dzieje. Coś, co tak naprawdę jest bardzo mocno teraz podkreślane, że szkoły branżowe, no tak, podkreśla się, że upadają, natomiast czy coś się robi w tym kierunku, prawda? Mhm. Nie, nie o to mi chodziło teraz. Chodzi mi o to, że jakiś czas temu chyba powrót do szkół branżowych było takim flagowym pomysłem rządu, z którym właśnie staramy się negocjować. I to jest tak, że no, tej szkoły branżowej bez nauczycieli zawodowych nie będzie, a nauczycielom zawodowym nie opłaca się zostać w szkolnictwie, ponieważ no, w każdym innym zawodzie zarobią więcej, zarobią lepiej. No, szkoła nie jest atrakcyjnym miejscem pracy. No nie. W tym momencie, prawda? Przegrywa. Mhm. Ale żeby nie było też tak całkiem pesymistycznie, wybrałyśmy sobie też kilka tak dla sytuacji, o której marzymy. Dziękuję od razu wszystkim osobom, nauczycielom, którzy przysłali naprawdę piękne listy, posty, nie wiem jak to nazwać, opisy, w których przedstawiają szkołę marzeń. Niestety nie ma przestrzeni czasowej na to, żeby tak o tym wszystkim tutaj opowiedzieć, ale wybrałam sobie kilka takich ważnych punktów, myślę. Tak dla sytuacji, w której szkoła jest miejscem, gdzie można realizować swoje zawodowe ambicje, realnie awansować oraz mieć poczucie docenienia i sukcesu, z którym wiąże się społeczne uznanie oraz odpowiednia gratyfikacja finansowa. Niewykonywanie bezsensownych rzeczy, które nie przynoszą rozwoju dla uczniów, np. podwójnej dokumentacji. Tak dla sytuacji, w której mam przestrzeń i zaplecze środków dydaktycznych do realizacji wszystkich pomysłów na lekcje, bez konieczności inwestowania tego ze swojej wypłaty. Tak dla sytuacji, w której stać mnie na zakup interesujących mnie pozycji książkowych lub szkoleń związanych z rozwojem zawodowym. To jest tylko kilka, tutaj mam tego bardzo dużo, ale już nie będziemy dalej nabijać długości tego filmu. Kochani, na koniec nie będziemy tutaj wyciągać żadnych wniosków, bo wnioski nasuwają się same. My tutaj zresztą też nie jesteśmy od tego, żeby nowy system wymyślić. Chodzi o to, żeby po prostu przedstawić od środka, jak to wygląda, o tych smutkach i trudach, które towarzyszą tej sytuacji, ale też marzeniach, które są z tym związane. I nie wiem, czy udało nam, czy mi się udało pokazać tak naprawdę ciężar tego w środku, w szkołach. Znaczy ja myślę, że to trzeba przeżyć, a tak się opisać tego nie da, ale myślę, że to już jest więcej niż zostało powiedziane do tej pory. W roku 1997 zadebiutowała kampania reklamowa pod tytułem Myśl po swojemu i natychmiast stała się klasykiem. Kampania reklamowa telewizyjna, która wyglądała w ten sposób, że pokazywały się slajdy, zdjęcia czarno-białe wielkich osób, które są uznane, na przykład Albert Einstein i tak dalej. I była do tego prowadzona narracja. Także nic jakiegoś wielkiego wow. Ale posłuchajcie. Chwała i cześć wariatom, tym, którzy nie pasują, którzy się wyłamują, rozrabiakom i wichrzycielom, tym, co zawsze idą pod prąd, tym, którzy widzą rzeczy inaczej, tym, co nie przestrzegają przepisów i nie szanują zastanego stanu rzeczy. Można ich cytować albo nie zgadzać się z nimi, gloryfikować ich lub oczerniać, ale nijak nie da się ich zignorować. Bo to oni powodują zmiany, to oni posuwają gatunek naprzód i choć niektórzy mogą uważać ich za wariatów, my widzimy w nich geniuszy. Tylko ludzie dość szaleni, by myśleć, że mogą zmienić świat, są zdolni naprawdę tego dokonać. Gdy patrzymy na tych wielkich ludzi z dystansu czasowego, tak z punktu widzenia historycznego, podziwiamy ich i myślimy sobie, jak cudownie, że oni się narodzili i cudownie, że tych rzeczy dokonali. Uczymy o nich naszych uczniów. Ale kiedy sami jesteśmy zanurzeni w tej rzeczywistości i odczuwamy cenę tego, żeby rzeczy się zmieniły, sytuacja i perspektywa wygląda zupełnie inaczej. Naszym celem było pokazanie tego, że to jest bardzo ważny punkt dla polskiej szkoły. Nie zignorujmy tego. Mówię to do tych, którzy walczą i do tych, którzy walczyć nie mogą lub też nie chcą. Każdy ma prawo do tego, żeby mieć tutaj swoje zdanie i róbmy to, co czujemy, w co wierzymy, z szacunkiem do innych. Nie ignorujmy siebie nawzajem. Słuchajmy tych, którzy są zainteresowani daną sprawą. Tylko w ten sposób zdobędziemy szacunek i tak naprawdę rozwój, o który nam zależy. Dziękuję Wam za to, że nas wysłuchaliście. Tym, którzy dobrnęli do końca, to po prostu medal. Dziękujemy. Ja mam jeszcze prośbę ogromną. O cierpliwość do nas, strajkujących, o wytrwałość tych, którzy strajkują, o cierpliwość i wyrozumiałość, jeszcze raz, rodziców, uczniów, bo to Was dotyczy, Was dotyka, Was uderza, a nie taka nasza intencja. I chyba najmocniejszą prośbę, jaką mam, o wsparcie, bo jego potrzebujemy. Tak. I chyba najbardziej tutaj to wsparcie takie słowne, czasami, czasami po prostu uśmiech i takie zrozumienie w oczach mówi o wiele więcej niż każda inna rzecz, która by w tym momencie się wydarzyła. Apelujemy o to, żebyśmy myśleli po swojemu, żyli po swojemu i dali żyć innym. Też tak, jak każdy tego chce, jak marzy, jak na to zasługuje i szanujmy się wzajemnie, nawet w tym, co nas różni, nawet jeżeli to się dzieje w tej samej grupie zawodowej, w tym samym społeczeństwie, w tej samej szkolnej rodzinie uczniów, nauczycieli, rodziców, dla których zawsze to dobro ucznia jest najważniejsze. I miejmy to na uwadze, że nauczyciele to nie jest grupa zawodowa, która się tutaj znalazła z przypadku. Naprawdę uczyliśmy się długo, aby tutaj być. Naprawdę chcieliśmy i chcemy tutaj być. I dlatego też są tacy, którzy walczą o to, żeby było lepiej, którzy strajkują, a nie po prostu odchodzą, porzucając to na rzecz innej pracy, która byłaby łatwiejsza, bardziej płatna, ale nie przynosiłaby tyle radości i szczęścia, jaką przynosi ta nasza praca w szkole. I bez względu na to, co się stanie i co się wydarzy po strajku, będziemy nadal tego samego zdania, że szkoła to jest najlepsze miejsce wpływu. I chcielibyśmy, aby tak pozostało. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego dla Was. Powodzenia wszystkim.